Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj gramy z Kamotem. Tak, to ja. Jedziemy. Pod tytułem. To jest nasz przeciwnik? Trudne sprawy. O? Nie. A to tak pokazało tą audicę? Masakra. Nie, lepiej nie. Wolałbym nie. Co, łapiemy tych patałachów? Wszystkich. Jak idzie. I nie ma, że uciekną. Nie uciekną, przecież zaraz się pościg skończy. W dwójkę taki pościg to jest 3 minuty, nawet nie. Ale to jest mimo wszystko trudny i zobacz jak poszli. O, przecież ty masz Agera, ja mam Veyrona. Co się tu może stać? Będzie po prostu masakra. No właśnie. O, sorry. O, prawie bym wjechał na ciebie. Oko. Do ciebie by kopnęło, a nie mnie. W zasadzie. Ja sobie wjadę na stację, co ja sobie będę żałować? Kurczę, czy ja go dogonię, tą P1, nie wiem. Lepiej wiesz, najpierw zajmij się tymi z tyłu, w dodatku zobacz, ile ten wyścig ma kilometrów. Już patrzę, 27, no to sporo. Trudne sprawy. Możemy po prostu... sobie chilloutowo ich łapać i tyle. Nie trzeba tutaj się stresować zbytnio. Ale wiesz, taki stres związany z tym, że chcesz ich szybko rozwalić, jest nawet fajny. No. Dreszczyk emocji. No. Tylko... okej, okay, jeden... Właśnie, ten stał w miejscu. Ja się zajmę tymi z tyłu w takim razie, bo ty już to miałeś jakąś prędkość. Pojadę na czołówę. Lucek, ja już 3 zatrzymałem. No, ja na razie jednego. Nie dzieje reszta. Ostatni już. No, jak gonię, właśnie jest pierwszy. I za chwilę będzie po niej. Ja mówię ci, że to jest za szybko. Patrz. Wow! Tak to się robi. Pięknie. A myślałem, że będzie coś dłuższego. Wiesz co? Chodźmy do przodu tu. Tu coś powinno być. Tam są jakieś hapeki albo coś. Tu też coś jest. Co to jest? Spoko. To jest szybka reakcja. To nie, to takie nudne. Tutaj jest ten. Tutaj jest stacja do naprawiania. Prowadź, panie. Tutaj, o, myk. No to stacja to wiem, bo znam z Grand Toura, ją masz za dobrze. Ty, nie? Że tu jest przechwycenie, robimy? Zobaczymy, jak spisze się ten jeden gościu w walce naprzeciwko Agera plus Bugatti Veyron. Ej, no proszę cię, to jest średni poziom. No to spoko, damy radę chyba, nie? Czy nie? No właśnie, to będzie aż za łatwe. Ale tam, nie opowiadaj. Ej, nawet nie miałem cutscenki, ciekawe czemu. Zdarza się, wiesz? Ale pokazuje mi tego gościa, żeby go łapać. Dobra. Co on robi, ty, w ogóle? Już po nim. 20 sekund! Najlepszy czas! Ty, możemy tak nabijać czasówki, stary! Przecież to nabija nam wszystkim czas, nie? Tobie i mi, taki sam. No, chyba. Więc spoko. Dobra, to chodź na tego hapeka, co jest przed nami, co go tak mówisz, że lubisz sobie tam powtarzać i dostawać punkciory za niego. Znaczy lubię, ale na rajdowcy, nie? Bo on dla policjanci tak naprawdę punktów nie potrzebują zbyt wiele. Ja tu mam już 500 000, nie mam co z tym zrobić. No. Aha, to był... Tak właśnie, nie ma go tutaj. No właśnie, chyba tylko nie ma. Dla rajdowców, on jest zastępny. Chyba. Ale tam jest jakiś inny, wiesz? Wcześniej był coś. Neskod jeszcze jest. Gdzie to jest? A, trzeba tu zjechać. Co on tu robi? Viperem śmiga? Nie. Nie, to jest GTR-em. Ten... Dobra, to niech z nami sobie pojedzie. Ale to wtedy już będzie w ogóle łatwe. Lucyś, cofaj. Co on cofa? Ale idziesz, panie? Nie, Chargera ma. O, rany. No chodź jeden. O, chodź. Jesteś? Powiedzmy. Trudny, więc dobra. Wiesz, trudny w końcu, Lucek. Trudny, ale... Aha, jest, dobra, piąty. Dobra, no to niech będzie. Myślałem, że jest ich tak mało z przodu. Znaczy, ten wyścig jest trudny pod tym względem, bo chyba każdy ma 25 klatek tutaj na, na tym moście zasranym. I zobacz, jest poziom trudności... O, ja mam 22 już. 21. Poziom trudności drastycznie wzrasta w tym momencie, także... To chyba o to chodzi straszne. Tutaj.
Dobra, już 30, dziękuję. No właśnie, i już jeden załatwiony. Czekam na następne. Jezu, koleś mi z turbem w tyłek wjechał, myśli, że jest fajny. To są boty, one nie są fajne. No właśnie. Nie zostawiaj, kub, ludzkiem nie jesteś, kurde. Uwaga, uwaga, uwaga. Poszedł. Dostał tam sobie. Zajadę im drogę, co ty na to? Właściwie bardzo fajnie... bardzo fajnie pojechałem w skrót, ale niestety się rozbiłem na nim również. Czy lubisz z nimi bawić i takim zajeżdżać drogę od tyłu? No... Ja też. Gronię to te właśnie nieszczęsne Ferrari FF. Ble. Samochód rodzinny. To powinieneś mieć punkty jak za 4 osoby. Tak, a powinienem mieć mnożnik tutaj punktów razy 4. Bo oni w sumie razem uciekają, jeden tam z karabinu strzela. Właśnie, szkoda, że nie ma karabinu. Chciałbyś karabiny? No tak, gościu by... Właściwie tu w następnym NFC może tak być. Bo wiesz, będzie im brakowało pomysłu, nie? I tam z tego z okienka będzie wystało jakiś koleś, albo jeszcze z działkami gdzieś tam z tyłu, wiesz, przymocowane, no. Ulepszone działko z turbo jeszcze jakieś. Oberwał. A żeś go zmiudł, ja nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Dostał tym taranem. Oj, przepraszam. Dostał. Ale właśnie nikogo nie zatrzymałem. Nescott dostał ode mnie takiego hit, że poleciał na stację i się od razu naprawił chyba. A ty luzek jeszcze niemiły. Ale nie chciałem go uderzyć. On się... Nie, przecież wiem. Po prostu ja celowałem w tego... w rajdowca, a on mi wjechał tak na zabójcę na ten... na czołówę. I... no nie miałem co zrobić. No nie zgraliśmy się, no po prostu się nie zgraliśmy, nie ten puzzle i tyle. Gdzie ty jesteś? Tu, już do ciebie jadę. O, tu kolejny hapek. No i genialny. Ile mam... A, dobra, wystarczy. Tak łatwo nam idzie w dwójkę, chyba będę musiał nagrywać multiplayera sam. Chyba tak. Jak nie lubisz sam, nie? Nie, no, to jest nie o to chodzi, hapek. Tylko się śmieję. Ojej, dzięki. przepraszam. Hamulce są strasznie chujowe w tych samochodach. Przecież, no w sumie tak, no. Ale w zasadzie ciężko się zatrzymać Bugatti Veyronem. Jadąc cztery paki. O kurde, uwaga, chyba mi odda teraz. Nie, zatrzymał się, ale ledwo żyje. Jedzie, czy nie? Nie. Ma sobie odpuścić. Nie. Chyba tak. No wiesz, on pewnie nawet nie wiedział, co się dzieje. Jechał sobie z tyłu po prostu. W sumie, co się dziwi. Ej, czemu nie jedziesz? Halo? Tomek? O! Halo? Przerwę techniczną mam. Jaką przerwę techniczną? What the fuck? Trzeba ścigać tutaj ludzi. Ja sam zostałem, koleś. Okej. Tutaj koleś dostał. Wybacz, Lucek, ale mama przyszła, musiałem jej odebrać zakupy, bo mi obiad przyniosła. O rany, takie wstawki są najlepsze. No. Ja przed chwilą też miałem starcie, ale nie z mamą. No u mnie mama mi zawsze żarcie przynosi o tej godzinie. Chwileczkę. Aha, dobra. Załatwiłem już tych pierwszych gnojków. Genoików i trzeba załatwić tych, co są za mną w zasadzie. Genoików? Pewnie kupami ich załatwiałeś. Nie, policjanci nie mają kup. Oj. Oni nie robią kupy? To co nie robią? Nie, oni robią tarany. Zatrzymany rajdowiec i już jedzie następny. Całą robotę odwaliłem za ciebie, jak się kurczę nie wstydzisz. Jezu, ja będę mieć dobry obiad przynajmniej. Dobra. Weź mi daj tego ostatniego chociaż sprzątnąć. Dobra, tego przyblokuję może. Nie, no dobra, bierz go. Połowę ma, stary, ja tu tak elegancko ich prałem. Naprawdę, ten Bugatti Veyron jest świetny na pościgi.
Jest. Jest, załatwiłeś go. Pięknie. Rozwalił się, wiesz sam. Wiem, pięknie go załatwiłem. No. Sam się rozwalił. No. Pięknie. Oby tak dalej. Co my tu mamy? Wiesz co? Ja chyba pojadę na stację, bo mam uszkodzony krytycznie pojazd. Ale jest problem, bo stacja jest chyba daleko. No, tutaj troszeczkę jeszcze. Ło! Chyba najszybciej w prawo. A serehe. A, aha. Właśnie mój Koenigsegg zrobił. A co zrobił? Po prostu czasami jak są niektóre kraksy, to samochody napierdalałem jak z szatanem. Nie wiem, ale wiem, że twój Koenigsegg, jak się trochę rozwali, to mu ta klapa silnikowa... Tak, z tyłu. Tak, skacze jak, nie wiem, ciężko mi do czegoś to porównać nawet, ale tak śmiesznie to wygląda w zasadzie bardzo dziwnie. Znaczy, w rzeczywistości tak jest, nie, że się otwiera ta cała powłoka silnikowa do góry. No. Ale, no nie podoba mi się to. No mi też. Stary, gdybyś ty to widział, co ja tu robię z Menem, no, to jest masakra. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie ty jesteś w ogóle. Wyznacz sobie trasę do mnie, może będzie tak najszybciej, bo... No jak mam to zrobić? Weź sobie gracze? Easy Drive, tam masz gracze i wyznacz trasę. Dobra. Tylko wiesz, czym problem? Nie wiem. Wiem, że jesteś daleko. Będę się do ciebie zbliżał. Za chwilę. Oddalasz się, w drugą stronę powinieneś jechać. Tak, tak, zaraz tylko dokończę tutaj... Mm-hmm. No, dokończę tutaj ściganie tego typka. Nie wiem dlaczego to robię, ale po prostu robię. Dobra, dam sobie z nim o, fajnie. Wszedłem do, proszę ciebie, kryjówki. No także właśnie zauważyłem. Wejdź sobie do tego, do jakiś wyścig znajdzie, albo pościg, albo coś i zaraz pojedziemy, tak? Ja też sobie do kryjówki wejdę, bo przynajmniej będę mieć speed points odłożone i mi się lista prędkości zakończy. Okej. Okay. No dobra, no to dobra. Co mi się tu kończy? Ja klatki, nie... klatki, ała, zderzenie. Nawet nie patrzę na te listy prędkości. Dobra, Tomku, czekam na rozpoczęciu wyścigu. Jak będziesz miał ochotę, to wbijaj. Ale Bugatti Veyron wersja tajniak jest fajna. Wiesz czemu? To mnie tak daleko zrespiło. O rany, jak ty szybko się wczytujesz. Myślałem, że będę czekał jeszcze jakieś pół minuty. Zaczynaj, panie. No może dobra. Dlatego, żeś mnie bliż kupą. Tutaj mam z brąz w zasadzie. A propos kupy. Bo jest chyba to trudny poziom. No. Tu jest już ciężko. Który pierwszy? A sam się nabinałeś, to spoko. No. Dobra, jednego załatwiliśmy, drugi też. Ej, jechał, jednego tam gdzieś się rąbnąłeś, on wjechał na mnie, ja go... Upa. Myk. Oho, dobra, to wyjedźcie, a ja sobie poczekam tu z lagiem. Bo miałem takiego, wiesz, tego laga, że stałem po prostu w miejscu. O, teraz mam 22 klatki, ale slow motion. Jak? Slow motion. Ty, w zasadzie jest sposób na to, możesz się patrzeć w bok albo w miejsce, gdzie masz po prostu więcej klatek. Ale kurde, ciężko... będę jechał bokiem, pozdro. Tak, właśnie o to chodzi, że ciężko się wtedy jeździ. Ale sposób jest. Dobra, tu już jest 30 chyba. U mnie jest w miarę okej. A te dwa typy są z tyłu i... Co oni robią? Jadą, jeden jedzie na wyskok. Zajadę mu drogę. Dobra. Jednak nie, bo spadł gdzieś? Aha, no, pod ziemię. Ej, no musimy na nich czekać. To jest. Zobacz, jak to jest z ich strony brak szacunku. To jest po prostu brak szacunku. Gdzie on jedzie? No właśnie się zastanawiam, gdzie oni są. Ej. Bo jeden był na dole, nagle jest do góry i tak da fuck się stało. Zepchałem go do wody polem elektrostatycznym. Ale się już pojawił. Na trasie. Jak się utopił, to już nie powinno go być, też powinien być wykluczony z wyścigu. No ale niestety, zasady tu są równe chyba dla wszystkich, nawet dla graczy komputerowych. Ale... Kurde, oni już
Wy już pojechaliście, czy na tym moście jeszcze jesteście? Aha, ja jeszcze już jestem za mostem, gonię... O, właśnie to. Nie o to mi chodziło. Ej, on jeszcze żyje. No, dobra, dzięki, nie. Lucek. Co? Dzięki. What? No, właśnie to. Trafiłem cię tym, z taranem? Tak. Ale jaja. Tam ze swojego wykluczyłeś, to teraz jestem głównym mężem. Okej, okay. Ale ja nie chciałem ciebie trafić, ja trafiałem w tamtego, zresztą zobaczysz u mnie, a nie zobaczysz, ale naprawdę. Wiesz, każde stwierdzenie typu zobaczysz u mnie na nagraniu kończy się tym, że koniec końców nikt go nie zobaczy. Dlatego powiedziałem to, co powiedziałem. Dobra, tutaj jest to. A weź sobie spróbuj Bugatti Veyrona, zobaczymy, czy będzie ci lepiej szło na pościgach. Znaczy w sumie i tak, Agarom, idzie ci bardzo dobrze, bo przecież... Lepiej zabijasz niż ja, ale tutaj mamy inny, a to jest łatwy. I łatwy zrobimy 20 sekund. No to zarobimy. Chodź. Znaczy idę, Boże. Ja. Na mnie się ten respawnuj. Pyk, pyk, tu. O. Pyk, pyk, tu. Pyk, pyk, tu. Ty. Już ci się ten ładuje? No. Okej. Okay. To ja z ten... Okej. Okay. Bugatti... wersja prewencyjna. Piatki. Chyba. Co jest? Aha. Okej, co? Boże, serio, to... Co, zawracamy do niczy, jak? Nie no, już jadą. Ej, ale to nie są wcale słabe samochody. Tylko ich chyba poziom kierowców jest słaby. Są takie nowicjuszki. Niech poziom kierowców jest słaby od wiek wieków. Raz. Dobra, czekaj. Bum! No, słabo to wyszło. Może Lucek robisz taką zawieruchę za sobą, że ja gówno widzę. No to wyobraź sobie, co było, jak jechałem za tobą. Dziękuję. To już żyje, czy jeszcze nie? A, myślałem, żyje, że... jeszcze. No, tak, do... Dobra, już nie. Nieważne. Tutaj jest jeden. No tak, trzeba się wrócić. Zapomniałem. Co on tu robi, ty? On tu... Już nic nie robi, skończyliśmy. 51 sekund. Ej, no przecież to się tak, no... Co? No to jest za łatwe. Jak za łatwe? No Lucek, 51 sekund. Sam se wjechałeś, sam se zaszkodziłeś. Ale nie chciałem ciebie niszczyć. Ale dobra, to ciebie zniszczyłem, miałem ten pole elektrostatyczne. Ale mi się nic nie stało. Na wiesz mnie... co, to jest jeszcze jeden HP, choć się zaprowadzę. Na mnie to nie działało. Ajajaj. No. Tutaj w prawo skręcaj. Prawo, tak. Prawo, ale tu nie ma tego HP-ka, bo on jest chyba tylko dla rajdowców. Ej, możliwe. Kurde. No, mi się też tak myli. Ja poza tym myślałem wcześniej, że po prostu te same wydarzenia są dla obu tych. A to jest ten, co chyba nie jechaliśmy. Chciałem ten na moście, co jest. Wiem. Jest, właśnie o nim mówiłem. Oki. Ustawiony. Okej. Okay. Jak się fajnie ustawiłeś od razu. No. No to jedziemy. Aventadory, Ferrari. A my sobie radę, spokojnie. Uwaga. Okej. O. Apple 1 w takim razie. Ależ pięknie. No. Pięknie. Koleś sam we mnie wjechał, się zniszczył. Smutne, ale prawdziwe. Dobra, ja sobie pojadę skrótem. W zasadzie nas jako policjantów nie obchodzą te punkty kontrolne. Okej, zapadłem się pod ziemię, co ty na to?
No zdarza się. Już tutaj nieraz mi ktoś mówił, że się pod ziemię zapadłem. Jak to możliwe, bo jeszcze mi się nie zdarzyło. Jest to możliwe, szczególnie jak jedziesz na turbo jakimś bardzo szybkim samochodem. Okej, dopiero teraz zaliczyło mi rozbicie się. Mój Bugatti Veyron jest czerwony. LOL. Crazy bitch. No. Mimo wszystko i tak to powiem, jak będziesz chciał to zobaczyć. Dobra. No czy wiesz, ja może bym chciał, ale ja o tym zapomnę. Za godzinę nie będę pamiętać. Przypomnę ci linkiem. Dobrze. Liczę na to. Obstawiam tyły. Ja przody. Oki. Już nie ma czego. Już nie ma czego, został jeden. Time to get back. Cześć. Gdzie ty pojechałeś? Aha, tu jestem. Ja szukam tych z przodu, a ty szukasz tych z tyłu. I pewnie ty masz rację. No, zdarzyło mi się. Jadę raz. Na czołówę. Uuu, przepraszam bardzo. No nic, minuta 57. Chodź, jeszcze przejedziemy, jeszcze jeden. Spoko. To jest coś. I może będziemy kończyć. Co ty na to? Bardzo dobry pomysł. Ojej, boli mi głowa od tej kawy. Ile tej kawy wypiłeś? Stary, żeby cokolwiek móc powiedzieć o tak wczesnej porze, to naprawdę. Nie wiem, nie wiem po co mi wyciągałeś z łóżka o tej porze. Widzę wnętrze Bugatti. Ty, widok z kokpitu, ale jaja. Ja nie wiem, ty masz jakiś chyba lepszy komputer, że widok z kokpitu masz? Ja nie mam. No po prostu tak się ustawiałeś, że kamera mi wlazła w ciebie. Aha, to widziałeś moim. No, twój widok jeszcze lepiej, nie? Ach, uwielbiam ten las. Tutaj zawsze można tak, wiesz, dwa razy szybciej myśleć, bo gra chodzi ci dwa razy wolniej. Dwa razy wolniej. I musisz się zastanowić, co użyć w tej sekundzie, nie? Takie cztery baki. Zamiast jednej sekundy masz dwie sekundy. Dokładnie. A to jest dobry sposób na wygrywanie. Szkoda, że w multiku nie bardzo. Kurde, chciałem mu wjechać. Nie mam żadnej umiejętności, ledwo co zipię życiem. Tu za chwilę stacja na szczęście. Dobra. Ja go zaraz tutaj dotknę ładnie. O. Dobra, jest twój, nie chcę się z nim już bawić. Ma bardzo mało życia, jest właściwie na dotyk. A dotyk to za chwilę mi jakiś Ford wjedzie w dupę. Dobra, cicho, coś tu jedzie. Po tym drugim pasie chyba. O. No dobra. Nie o to mi chodziło. Gonię Veyrona. Wiem, że sam we mnie wyjedzie. Jakiego Veyrona? Aventadora. Uuu, przepraszam panie. Dobra, no to ile już zostało? Jeszcze jeden. No to chyba ten, co ty masz. Tak. Doskonale. No, rzeczywiście miałeś rację, za szybko to idzie. O. Ale przynajmniej jest sporo zabawy. Powiem ci, że... Aha, ktoś mi daje nitro, fajnie. Z Overwatcha ktoś do mnie dołączył. Właśnie, ja w końcu muszę zrobić taki filmik, gdzie pokażę, jak ten Overwatch działa. W ogóle, Lucek, jak to odblokować tego Bentleya w tym Overwatchu, bo ja nie wiem, jak to się trzeba zrobić. Bentleya? Tam jest chyba Maserati do odblokowania. To Maserati, wybacz. Chyba trzeba wbić poziom. No, nawet nie jestem pewny. A który ty masz tam poziom? 50, maksymalny. Aha, dobra, ja mam 20 któryś. No ale tam się tak łatwo wbija. Tak, zauważyłem. Ten poziom, bo że cię poszmyramy. Brzzz. Nie lubię się smyrać z facetami. No dobra, no. Nie mówię. Spierdzielam od siebie. Nie wiem w ogóle. Nie mogę cię namierzyć EMP. Smutne. Ty też miałeś laga? Nie. Aha, ty. Dobra, kończmy to. No bo się rozbiłeś, widzisz? No ale nawet gościu mi tam uzupełnia nitro, a ja potrzebowałem, żeby mi naprawił. Tam zostałem teraz, smutno mi. No i dobrze, zostaniesz sam. Ja robię zaraz Alt F4 i idę w co innego pograć. Na przykład wy? Nie powiem. Dobra, no to... Ja zaczynałem, to ty kończ. No to dziękujemy wam za uwagę, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i w ogóle
Możecie tam zostawić ocenę i papa. No. No to trzymajcie się, widzowie, Kremotowi i Ludzkowi. Na razie. Cześć. Ludzcy, papa. Ludzcy.